Cześć ludzie, z tej strony Nurmlot, a jak widzieliście, tam było moje intro, najnowsze intro z muzyką Gucci Gang, Lil Pampa. No i teraz mamy tutaj jak zagłosowaliście, no jak kontrować kartę, zagłosowałem, jest tutaj może 50% na to i na to. Ale wcześniej było 70% tutaj, czyli dwie osoby tu, a dwie osoby tu zagłosowały. Patrzcie, jedna osoba, tutaj dwie. Ale ja zagłosowałem na to. I teraz będziemy właśnie, to jest odcinek jak kontrować Goblin Barrela. Później będzie Pro versus Snob, tak. Ale teraz jest tak, więc już przejdźmy do rzeczy. Jak kontrować Goblin Barrela. No to zacznijmy od najlepszej karty przeciwko Goblin Barrelowi, czyli Legenda Delok. I zobaczcie, jak można sprawnie wykontrować Goblin Barrela. I po Goblin Barrelu. Drugą kartą najlepszą według mnie to są Arrowsy. Gdyż Arrowsy też całkowicie niszczą Goblin Barrela, ale są już za tyle samo eliksiru, a nie jak Delok, gdzie zyskujesz od razu przewagę eliksiru. Trzecią, jednak bardzo ciężką do kontrowania Goblin Barrela kartą jest Dart Prince. Bardzo ciężko nim wykontrować całego Goblin Barrela i dopiero za drugą próbą mi się udało. Nawet zobaczcie, jak można nim wykontrować Goblin Barrela. Patrzcie, on się rozpędza. I patrzcie, jak wykontrował. Czwartą według mnie jest Mega Knight. A dlaczego właśnie Mega Knight? Ponieważ choć jest on znacznie więcej eliksiru, można od razu tak zabójczą kontrę wystawić, że od razu rozwalasz praktycznie wszystko. Więc już przejdźmy, jak tutaj Mega Knight. Można bardzo zabójczą kontrę zrobić, naprawdę. Ale jednak dwa ciosy Goblin Barrel zada, prawdopodobnie dwa. Tak, jeden goblinek tylko. Patrzcie. I Mega Knight leci. Mega Knight. A teraz piąte miejsce zajmuje właśnie Valkyria, czyli Ruda. O jeden eliksir droższa, ale kontruje prawie tylko i też tyle samo ciosów co u Mega Knighta. A jest na piątym miejscu pomimo tego, że kosztuje więcej, ponieważ można mniejszą kontrę zrobić. Jeżeli wam się podobał odcinek o Goblin, jak kontrować Goblin Barrela, top 5 miejsc według mnie, to nie zapomnijcie zostawić lajka i subskrypcji. Ja tutaj już tą ankietę zanuluję, ale będzie odcinek Pro versus Snob, tak. A teraz wam podam, tak wiecie, żebyście też wiedzieli, najpopularniejsze deki z Goblin Barrelem. Niekwestionowanym dekiem do Goblin Barrela, no i najpopularniejszym, nie okłamujmy się, jest właśnie Logbite, tak. Logbite, najpopularniejszy dek z Goblin Barrelem i Logiem i Princeską i Hogiem. Najpopularniejszy dek, jeden z najlepszych. Ale wystarczy, że damy Ice Spiritkę za Hog Ridera i jest Spellbite. Też najpopularniejszy, więc tylko tym to się różni. Co jest dosyć dziwne, że taka mała różnica, ale jest. No i przypominam o zostawieniu łapęcy w górę, ocenienia filmiku i kliknięcia subskrypcji i dzwoneczka. Ja się z wami żegnam.